Cześć Piotrek, witam Cię tutaj u nas Box 74. Powiedz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda z naszym boksem? Znaczy z kolegą, który też tutaj uczęszcza, z Sikorem, żeśmy szukali czegoś od dłuższego czasu, żeby gdzieś zacząć ruszać się, ćwiczyć. Najpierw szukaliśmy gdzieś w Wałbrzychu, nie znaleźliśmy żadnego jakiegoś takiego ciekawego miejsca. Aż na internecie wygooglowałem CrossFit Wałbrzych. Akurat wyżeście się podświetlili, CrossBox 64. No i zadzwoniłem do ciebie, czy można było się zapisać. Akurat żeście ruszali z nowym naborem, to było w październiku w zeszłym roku. No, jakoś tak wrzesień. I ten. No i jesteśmy. Super, super. A co sprawia, że właśnie kontynuujecie tutaj? Co tobie się najbardziej podoba w tym naszym miejscu? Fajną macie atmosferę tutaj. Naprawdę tak jak podchodzicie do tematu tutaj w ogóle organizacji, ja nie spotkałem się z taką jeszcze atmosferą i takim podejściem. Jest naprawdę super, fajną robotę robicie. A druga rzecz, no same ćwiczenia, sam ruch to daje same pozytywy, tak? Lepiej się człowiek czuje, ja się lepiej czuję, sylwetka gdzieś tam się zmieniła, jest no same plusy, tak? A co udało Ci się właśnie w ciągu tych, no już ponad 6-7 miesięcy, jesteś z nami, takiego osiągnąć, co mógłbyś, na co zwróciłbyś uwagę takich osób, które szukają tego typu rozwiązań, nowych treningów, jakichś miejsc innych do trenowania? Znaczy, co osiągnąłem? No osiągnąłem to, że jestem dużo sprawniejszy, tak? Dwa tygodnie startowaliśmy w Armagedonie, tak? Te 12 km z tymi przeszkodami, jakbym chciał to zrobić wcześniej, no to nie ma szans, żebym w ogóle do połowy tam dotrwał. Udało się dobiec do końca, przeszkody pokonane i ja myślę, że to jest najlepsza ocena tego, co tutaj się działo przez te pół roku, tak? No proszę. I ten, no i generalnie potrafię zrobić ćwiczenia, których wcześniej nigdy w życiu nie robiłem. Wchodzenie po linie, teraz podciąganie już się zaczyna powoli wychodzić mi, tak? Także myślę, że to są same plusy. No to fajnie, fajnie, super. Cieszę się w takim razie. A co mógłbyś powiedzieć komuś, kto powiedziałby, że no wszystko super, ale to te ćwiczenia są bardzo trudne, to nie jest dla mnie, muszę się gdzieś tam przygotować jeszcze. Ja słyszałem takie opinie, bo próbuję kolegę w pracy namówić też na CrossFit. Kolega jest troszeczkę przy kości i on cały czas mówi, że on nie da rady, że będą się z niego śmiać i w ogóle ten. Ale to tak nie działa, tak? Przychodzą tutaj do Was, był ułożony jakiś tam plan treningowy od dla początkujących pod nasze gdzieś tam możliwości i to działa, tak? Nikt z nikogo się nie nabijał, nikt nie pokazywał palcami, wszyscy razem wspólnie gdzieś tam ćwiczyli. I to nie jest wcale nic trudnego, naprawdę, wystarczy tylko chcieć i można. Czyli taka rada dla osób początkujących, żeby po prostu spróbować, dokładnie, tak? Dokładnie. Zobaczyć, jak to nie wygląda. Nie ma co mówić, że się nie da rady, trzeba przyjść spróbować, tak? A uważam, że każdy jest w stanie. Czyli ty osobiście nie przygotowywałeś się jakoś specjalnie? Nie. Po prostu nie. Z marszu przyszedłeś do nas i rozpocząłeś. Tak, dokładnie. A co od czasu, gdy zacząłeś z nami tutaj trenować, oprócz samych ćwiczeń, zmieniłeś jeszcze coś w swoim życiu? Tak, zmieniłem sposób żywienia. Na pierwszych spotkaniach, które mieliśmy, Maggie opowiadała, to był chyba eksperyment minus jeden, czy jakoś tak się to nazywało, żeby wyeliminować ze swojego żywienia, czy tam ze swoich przyzwyczajeń coś, co wiemy, że to nie jest dobre. Ja zrezygnowałem akurat ze słodyczy, chipsów i tego typu używek. Nie jem już chipsów, słodyczy ponad pół roku. Brawo. No, gdzieś tam to się przełożyło na spadek wagi, ale lepiej się czuję, tak? Nie słodzę też żadnych herbat, nie piję słodkich napojów. Ja myślę same plusy. I już nie zamierzam wrócić do tego. No to super. No wielkie gratulacje. Duża piątka. Dzięki. Wielkie dzięki. I do usłyszenia następnym razem. Dzięki.